Ja się chciałem takim krótko podzielić takim świadectwem. Jak wiecie, zajmuję się robieniem muzyki i wiadomo w jakim celu, żeby dotrzeć do jak największego grona ludzi. Niedawno miał Artur takie słowo, że przyjdzie ktoś do twojego życia, wydarzy się taka rzecz, której byś pozornie miał się nie podjąć. Normalnie to tak jakbyś się nie podjął, ale nie bój się, wejdź i podejmij się tego. I w piątek rano obudził mnie telefon i zadzwonił do mnie człowiek, właściciel stacji telewizyjnej Disco Star i zaproponował mi koncert, no i szuka człowieka, który będzie dla nich rap oczywiście grał, ponieważ no tak jakby potrzebują kogoś, jakby inny front muzyczny, żeby tam się pojawił. Mówił, że nie udało, ja się go pytam w końcu, a jak ty mnie znalazłeś, nie? A on mówi, całkiem przypadkowo, nie? No i ten człowiek zaproponował mi też rozmowę, dzisiaj o 20 będziemy rozmawiać odnośnie jakby działań z tymi ludźmi. No i wiadomo, do czego to wszystko zmierza. Do szerzenia królestwa.